Arry, moje syndykalistyczne majteczki, witam w kolejnym dzisiejszym odcinku z Piratów z Karaibów w Empire Total War na modyfikacji DARF, moc przełamku w górze i oraz o tym, że dzisiaj jeszcze jeden odcinek powinien być zgodnie z planem, chyba że zaraz będzie leniwą bulbą i znowu nie nagra. I zanim zaczniemy, to tak sobie przeglądałem sytuację, tak sobie rozmyślałem, rozkminiałem i zdałem sobie sprawę, że ta seria może się skończyć szybciej niż się spodziewałem, bo... No właśnie, dlaczego? Dlatego, że gramy na najwyższy poziomie trudności i ewidentnie komputer się na nas sfokusował, a... Znaczy, jak to zwykle komputer się fokusuje na graczach, ale problem jest taki, że my jesteśmy tak jakby do piratesami, tak? Ja mam zwykłej piechoty liniowej, więc jeżeli będziemy cały czas polegać na majtkach, to może być problem. Nie mamy dostępu do lepszej floty, więc jak oni zaraz zaczną pływać okrętami liniowymi, to ja nie wiem, czy te nasze jakieś śmieszne galeoniki dadzą radę na dłuższą metę, chociaż tego moglibyśmy jeszcze tam jakoś, kurde... No problem jest taki też, że walczyć jeden na jeden z ich armią będzie ciężko, ale już wpadłem, rozkminiłem jedną taktyczkę. Znaczy nie wiem, czy ona jeszcze będzie działać, ale mniej więcej sobie rozkminiłem, jak możemy walczyć tą naszą majtkami i milicją ze zwykłą armią piechoty liniowej. Boże, ich się robi tu coraz więcej. Oni wejdą na statek i się dropną do nas. Albo popłyną na którąś z tych wysepek, albo dropną się na Nową Andaluzję, na bank. Znaczy to nie jest też złe, no bo z drugiej strony będziemy mogli się wtedy przejąć i zająć Curacao, a tu jest coś, co ja bardzo chcę. Pytanie, czy my będziemy mogli w ogóle szkoły budować, bo to jest niesamowicie ważne. Dobra, zacznijmy natomiast jeszcze od tego, że wszyscy wyznawcy doktryny pana Aragorna zamykają oczęta, ponieważ robimy coś takiego. To jest. Najwyższe podatki 6000. No nie chcę, ale muszę, a właściwie chcę, no bo doktora Morawieckiego jednak zwyciężyła w tym wypadku nad doktorą pana Agora. No 2900 a 600 to jest gigantyczna różnica. Poza tym zajęliśmy masę prowincji, które zaczynają dawać jako takie przychody, więc te podateczki wyższe się dadzą, opłacają. Tylko pytanie, czy my będziemy mogli utrzymywać wszędzie tak wysokie podatki. No już widzę, że nie wszędzie. Pozbądź się tej resztki armii hiszpańskiej. Znaczy nowej Hiszpanii. Poważnie, jak zaczynałem tą kampanię, to liczyłem, że my głównie będziemy walczyć z armiami z Nowego Świata. Czytaj, Nowa Hiszpania, 13 kolonii, Luizjana, z czymś takim będziemy walczyć. A nie, że Brytyjczycy i Holendrzy, którzy przypominam, że mają to 1700 rok, to jest totalny rozpiździej w Empire Total War, jeżeli chodzi o wojnę na kontynencie. Bo tam każdy dosłownie z każdym się napierdziela. Oczywiście Polska jak to zwykle pierwsza upada. Na automacie, co to jest? 200 straconych, niech będzie. Dobra, pozbyłeś się go, mieczem ciachnąłeś. Przerekrutuj mi wszystkich. Dobra, i patatatatatajamy do portu. Tu mi zrekrutujesz okręcik. Zrekrutujesz mi okręcik. W ogóle śmieszne jest to, że my do Panamy piechotą przez dżunglę i tutaj kolumbijskie Escobary, inne dziwne kokainowe plantacje będziemy szli 3 tury, a wchodząc do portu w jedną turę tam się powinniśmy dropnąć. Tak przynajmniej wychodzą moje oblicze. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Znaczy, mam pojęcie, jak walczyć, mniej więcej możemy sprawdzić taktykę. Mówię, jak będzie duża bitwa na przykład z tą armią, to mam pomysł, jak za pomocą na przykład tej armii, tych majtków pokonać tą piechotę liniową, ale nie wiem, czy to wyjdzie. Natomiast nie mam kompletnie pomysłu, jak walczyć z ich flotą. Nie, no galeony mam zacząć budować, przecież to będzie skandal. Przecież to będzie kurde skandal, jak my na tych galeonach zaczniemy. No nic, no, trzeba się zbroić w opór, jak tylko się da. Tu się rekrutuje żbiczek, rekrutuje się żbiczek. Weź mi, kurde, tu rekrutować, nie no, tu się rekrutujmy. Daj mi więcej tych majtków naszych kochanych. No i koniec tury. Koniec tury, łapek góry, znajemy końca tury. Ja mogę! Nie, nie mogę. Boże, przez chwilę myślałem, bo było podświetlone. Nie, no nie mogę! No mąż potrzebuje tej szkoły, ludzie! A, bo ja im zapomniałem obniżyć potem. No dobra, jedna tura, niech będą, tam piraci strajkują, znaczy przyszli piraci. O, już są zadowoleni. Ej, w ogóle mamy wszędzie najwyższe podatki dla szlachty i dla klasy niższej. Oni wszyscy są szczęśliwi. Ej, to jest niemożliwe. Jakbym grał normalnym krajem, to w życiu by tak nie przeszło. Znaczy to oczywiście wpływa, takie wysokie podatki negatywnie wpływają na rozwój tych prowincji, ale No nie oszukujmy się, no. Wojna powiedziana, Rosja z Prusami walczą. O rany, Rosja zaatakowała te Prusy, czy Prusy zaatakowały Niemcy. W ogóle po Wilno już podeszli. O kurde, ty, niebezpiecznie się dzieje. Generalnie na Darf Modzie grałem 2 razy w życiu. Raz graliśmy oczywiście Polską na Darf Modzie. Zrobiliśmy piękną, wielką Polskę, oczywiście gdzieś chyba w walce o Stambuł mi szlak jasny trafił. Czekaj, czy wy macie fort w tym Stambule?
Ej, to jest fort. Ej, no nie wiem, czy to działa na te forty, czy nie. I raz sam dla siebie grałem Francją. Jezus, jakie to było piękne, klimatyczne. Tylko tam był trochę inny scenariusz, bo na przykład Francuzi mieli kolonię tutaj w Orisie, a Brytyjczycy w Bengalu i tam były jakieś drobne zmiany. Tak klimatyczne... Oj, kiedyś zagramy sobie Francją. Taka klimatyczno-lorowa seria wyszła. Piękne, piękne. Ej, nie dropnęli się, ale coraz więcej ich rekrutują. Kolejne oddziały piechoty. No nic, dobra, Żbiczku. Żbiczku mój, jak cię zwali? Von Hornie. Steady under fire, no zarąbiście. Chodź von Hornie, ładujesz się na statek. Jest, jest. Ładujesz się na statek, ładujemy ciebie i wszystkich twoich, wszystkie twoje majtki zabieramy z tobą. I czy ty dasz radę zrobić coś takiego, że w jednej turze się... O, właśnie! Nie wiem dlaczego, jakim prawem, ale zauważyłem, że to działa. Także może się poddadzą? Nie, nie poddadzą się. Naprawdę moździerz, lokalsi i uzbrojeni Żbiczki lokalne, panamczycy. Naprawdę. 249 straconych, niech będzie, dobra. Panama wyzwolona, Panama stała się pirackim rajem. Weźmy od razu ich... O Jezu, ile mieliśmy hajsu, jakie my bogaci byliśmy. Dobra, region przejęty. Dalej na północ lecieć nie będziemy, bo to jest Antigua, Guatemala. Tylko, że to jest opór daleko, tu nie ma portu. Następny port jest dopiero w Meksyku. Chociaż kurde, moglibyśmy praktycznie na całą frakcję Nowej Hiszpanii. Nie, 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 ja muszę jakoś to pogarnąć. Ten burdel muszę tu pogarnąć, bo to jest skandal, co tu się wydarzyło. Jak my z hajsem stoimy? 6300, okej, okay, dobrze, 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 dobrze. Machnij mi od razu tego galonika, bo on ma największy firepower, nie? Ksebek, boże, co to za nazwę? Kompletnie się nie zna na tych sztatkach. Ile to kosztuje w utrzymaniu? 150, a galeon 250. Dobra, machnij ten galeonik. No i też możemy galonika, też go machnij. To się aż dwie tury buduje, dwie tury galeoników. Rekrutuj co się da. Mhm. To możesz mi rozbudować. Ej, tutaj nie ma dróg. Trzeba to rozbudować. Tutaj też mi drogi machnij. Ej, podobają mi się te wysokie podatki. Podobają mi się. Znaczy, na dłuższą metę to zabiję, ale podobają mi się. Podobają mi się bardzo, bardzo mi się podobają. Ej, kolejna tura. No, no właśnie. No, także. No to jest armia pełna francuska, ewidentnie zrekrutowana w koloniach. Gdzie Francuzi jeszcze mają kolonie? Na północy w Kanadzie. Serio wasz z Kanady przypłynęliście? Serio z Kanady wzięliście taką armię i przypłynęliście? Yeah, pierdziele. No te dwie kolonie łatwo przyszły, łatwo poszły, bo praktycznie z Afryką zajęliśmy te Guajany francuskie i holenderskie. O! Cieś! Nie chciałbym stracić tej floty. Powiedz, że uciekniesz. Jak nie, doczeka nas gigantyczna bitwa morska, którą przegramy. Aha, i ty widzisz... Nie no, podoba mi się, jak komputer uczciwie gra. Naprawdę. Ale skąd on wiedział, że my tam uciekliśmy? No przecież to nie widzi tego, tam jest ciemność. On nie wie, że my tam stoimy. Dobra, nasz Baltazar musi Gerarda pociubać. Jak my to mamy wygrać? Yeah, pierdziele. Po prawej stronie na dole ekranu znajduje się. Ale Żbiczku, co ty mnie próbujesz uczyć pływania flotą? No i to jest to, czego się najbardziej obawiałem, zaczynając tą serię. To znaczy, duża bitwa morska i to jeszcze z tej przegranej pozycji. Czekajcie, ogarnąłem, że ten stateczek ma chyba największą wytrzymałość kadłuba. Na szczęście mamy wiatr pod siebie, co jest o tyle dobrego. A największą wytrzymałość kadłuba, więc niech leci pierwszy. No nie wiem, w linii płynąć, jak manewrować to. Ja pierdziele. Dobra, próbujemy. Próbujemy, zobaczymy. Próbujemy, zobaczymy. Jak on się może ustawić? Jezus Maria, jak ja mam to walczyć? Halo, połosy! Może automatycznie trzeba było to dać. Większa szansa, że coś przeżyje. I have no idea. Dobra, spróbujemy czegoś takiego. Spróbujemy czegoś takiego. Próbujemy na dwie linie. Na szczęście wszystko mamy z wiatrem, więc teoretycznie będzie nam łatwiej manewrować. Pokaż co to jest. To jest Holendrzy nas zaatakowali, nie? Can I saw this, Mada Futskers? Dwa rzędy dział. O Jezus, te statki. Halina. Dobra, my nie mamy admirała, oni mają admirała. To jest na plus, bo jak im zabijemy admirała, będzie lepiej. Tylko ja nie wiem, to jest flagship? Jest, to jest flagship. Co jest naszym flagshipem? Naszym flagshipem, my mamy flagshipa, jest? No dobra, to akurat dobrze, bo jak by nie stracić flagshipa, nie stracimy, bo go nie mamy, a oni mogą stracić flagshipa, więc wszystko jest jak najbardziej, Jezus Maria. Jezus. Ale oni nie płyną, oni stoją, oni suną, nie płyną, to jest jakiś plus. Trzeba uważać na abordaże, bo to wszystko jest załadowane piechotą liniową, a nasi bajtki to...
No, to jest taki, jo, płyną sobie i tam rum się polewa, ten sobie na bębenku gra, ten sobie założył czapkę z pióropuszem i w Indiańca się bawi i to jest właśnie nasza flota. Dobra, wrócę do was jak tam dopłyniemy. Nie wiem, ze 3 dni tu płynęliśmy i w końcu jest kontakt, ich flagship robi dziwne rzeczy, znaczy okręt liniowy, także myślę, że możemy przyspieszyć i również rozpocząć ostrzał. Fajnie, że go wysunął z pierwszej strony, spróbujemy go pokonać, on idzie tutaj w równej linii. Pytanie, czy my damy radę, no mam nadzieję, że po prostu zniszczymy tego flagshipa i jakoś na buralkach to pogramy. Nie mam pojęcia, jakby to zrobił. Ty mógłbyś już się obracać w jego strzałach sobie. A wy musicie na razie do przodu panowie. Ja jak największe żagle i do przodu, w sensie ten, ja jak najszybciej. Bo to jest nasz galeon, czyli teoretycznie najsilniejsze co mamy. No już po jednym dziale, już po jednym żbiczku, majtku. A sami strzelajcie w najlepiej co potraficie. Od razu z tych, z kuli armatni. O właśnie, ale walnęło, no piękna salwa po wodzie. Fajnie jakbyś go trafiał, chociaż troszeczkę. Chociaż próbował go kąsać, byłoby bardzo miło mi. Byś chociaż próbował. Zaraz pozostałe sztatki wejdą do akcji. Wy na razie, aha, bo wy wszyscy zakręcacie za tymi. No to wy musicie nadganiać, panowie, musicie nadganiać. Z wiatrem na pełnych żaglach powinniście dać radę. Obróć się tutaj za nim. Też już możesz skręcać i zacząć w niego strzelać. Ty, a jakbyśmy przejęli abordażowo? O kurde, ale to dobre by było. Ej, bo ja już straciłem 3 działa i 10 żbiczków! No, wy strzelacie w nich, czy coś? Strzelasz tam? Tym? Ładujecie? Halo, panowie? Strzelacie? No, szufluj tam! Szufluj tym szuflem! Dobrze. Weź skręć bardzo, pomożesz mu. Kurde, tego może trzeba było załadować na te, na... kule z łańcuchami, na żagle. Okej, dobra. Kolejny statek. No to jest sloop? Tak, to jest sloop, więc no coś tam będzie kąsał. My go jeszcze ani razu nie trafiliśmy, nie? Zarąbiście. Nie, no przecież przy takiej flocie ręcznie nie mogę każdemu statkowi wydawać rozkazów, kiedy mają strzelać. Przecież to byłby skandal. 5 dział. Podwaliliśmy go! On płonie! Płoń! Ej, jak wy to zrobiliście? Może on sam się zapalił, samopał? Może tak być. Nie wiem, kto go zapalił, ale beczka rumu? Dla każdego i tak będzie. Zarąbiście, panowie. I co on płonie, i co wtedy? On faja! W Napoleonie te statki mogły się chyba same naprawiać, nie? W sensie można było na morzu je zatrzymać i one tam się mogły stukać. Chyba tak było w Napoleonie, jeżeli wam nie myli. Dobra, a wy spróbujecie odciąć główną flotę od admirała. Spróbujemy go upolować. Czemu to tak wolno płyniesz? Ci już się napierdzielają? No... Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, w co wy strzelacie i jakim cudem go podpaliście. Nie, zgasił się. On w ogóle cokolwiek dostaje? No ewidentnie dostał i co? I nic. No bo nic nie robimy, no przecież to jest skandal. To jest jawny skandal, co tu się dzieje. Czemu ty nie płyniesz, żbiczku? Do przodu. Nie wiem, czy on nie chce mnie abordażować przypadkiem. Załadowałem kartaczy. Z bardzo bliska dostał selwą kartaczy i gówno mu to zrobiło, za przeproszeniem. Zginął jeden od całej selwy kartaczy. Także dwóch zginęło, przepraszam. Także no, fajnie, bardzo fajnie. Nie wiem, panowie, musicie go ściubać, że tak powiem. A wy te 4 statki kontrolują całą flotę holenderską. Chociaż admirała mu dupcie. Chociaż. Ile tu jest ludzi? 131, 100... Ej, może powinienem abordażu robić? Ty, a może my z tego zabordażujemy? I weźmiemy admirała na zakładnika i jako okup będzie przepłynięcie przez tego. Nie, poważnie, ale to jest jakiś monstrum. Tylko ja się boję, że mojej majtki tam jest piechota liniowa. Ja się boję, że... Wiecie co? Załadujcie kartacze. Czemu ty uciekasz, żbiczku? Ty nie uciekaj. Czemu ty tutaj panikujesz? Nie mów, że skraszowało. Nie mam pojęcia dlaczego, ale mi skraszowało. No dobrze, jeżeli mi już skraszowało, to ja sobie pozwolę zrobić pewien manerw, a to znaczy, że ja sobie stanę może dalej tą flotą, to nie przypłyną i nie przeatakują. Bo... Całe szczęście, że skraszowało na początku bitwy, bo nie daj Boże, nie daj Jacku Sparrow, kochany Ar, że tak powiem, że gdyby mi skraszowało w momencie, kiedy byłby koniec bitwy, abyśmy tą bitwę wygrywali. Jakby mi wtedy skraszowało, to byśmy instant zakończyli tą serię, bo bym się troszeczkę zirytował, ale... No cóż, plus jest taki, że... Znaczy minus jest taki, że nasza... Nie wiem, no 3 okręty w niego napierdziały, w tym jeden nas najlepszy, czyli Galeon, i my mu nic nie robiliśmy. Te salwy leciały dosłownie przy nim i mu nic nie robiliśmy tym statkom. Nie mam pojęcia, co jest nie tak z naszymi statkami, ale chyba jest, które mam nadzieję, że teraz nas ta flota holenderska nie zesnajpi. Także pieniądze są? Nie zbagowało się? Nie zbagowało się, koje jest, który.
Armia zniszczona, tak, zgadza się, region stracony, zgadza się, rekrutacja zakończona. No Francuzi zrobili dokładnie to samo. Dropnęli się i stracimy drugą prowincję. Na razie nic nie jestem w stanie zrobić z Tomarem. Co to w ogóle jest armia? To są dwa... Jezus, to są dwa oddziały kawalerii. Czym ja tą kawalerię mam ubić? Majtkami, milicją? Ej, jak ja mam walczyć z kawalerią tą armią? Jezus, jeszcze jakby zaczęliby walczyć z... Wiem, czy wiecie, ale Polska na Empire'a ma husarię. Dobra, flotą popłynąłem dalej i ta flota holenderska widziałem, jak przypływała tędy gdzieś tutaj na południe. Bo czekajcie, Holandia walczy z Francją, czy nie? W teorii powinna, znaczy może. Chyba walczy. Ej, oni chyba walczą. Problem jest taki, że nasza dyplomacja nie istnieje. Nie mogę zobaczyć, kto z kim walczy. Ale chyba Holandia walczy z tym, z Francją, bo Holandia jest po stronie brytyjskiej. Niestety, ale stracimy... Czekajcie, wyjdź na razie z tego. Jak bardzo jesteście wkurzeni? Minus jeden. Dobra, przejdzie wam. Weź się załaduj na statek. Wy się nie ruszyliście, niestety. Santo, nie, Trinidadu na razie nie jesteśmy w stanie odbić. Mam jakiś wolny stateczek pod ręką. Slupik, weź mi przepłyń i pokaż, co jest na przykład na Hawanie. Na Hawanie jest malutki garnizon, doskonale. A pokaż, co jest w Port Royal na Rajamaj. O kurde, ty. Chociaż nie, to nie jest dużo. Co to jest? To jest piechota liniowa i więcej piechotki. Kurde, może przeatakować. Jak my wyglądamy? Oj, nie mamy w pełni przeszkolonej armii. To akurat niedobrze. Dobra, to na razie popłyniemy na... Myślę, że popłyniemy na Santo Domingo. Pokaż tą armię tutaj. Kolonial milicja. Ty, Hiszpanie mają własny model milicji. Ciekawe. Boże, już myślałem, że popłynęliście bez armii. Wyładuj mi całą armię. Jest, jest. Weź ich przetrenuj, 413. Zaatakujmy. Może się poddadzą bez walki. No Hiszpanie raczej dzielnie nie są. Znowu działo darmowe dostali. Ja chcę mi się to toczyć. Nie, poradzicie sobie. Poradzicie sobie. Będą jeszcze bitwy. Była wielka bitwa morska. Nawet gra uznała, że nie ma co walczyć na morzach, także... Nie no, poważnie, jakby zrobili Empire'a 2, gdzie wszystko pięknie by działało, o Jezu, jakie to dobre by było. 4 tory do kapitulacji, nie, ja nie mam czasu tyle czekać. Na automacie 500 straconych niech będzie, Santo Domingo wyzwolone, plus 2 do morale podczas bitew, plus 1. Oczywiście większe bitwy będziemy toczyć, no tutaj nie było sensu, bo zanim podejdziemy, region capturet świetnie. 918 przetrenowanie i większość naszego hajsu przepłynęła. No tu nie mam co zrobić, mógłbym na żeby po złości niszczyć te, ale boję się, że komputer tego nie odbuduje. Jak będziemy to odbijać, to będzie smutek i żałość. No musimy się dalej rekrutować, musimy się dalej rekrutować. Tu się robi galeonik, robi się drugi galeonik, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No poza flotą, która stoi i plądruje, potrzebujemy też floty, która będzie nam walczyć, no bo na razie nasza flota tylko stoi i plądruje, to nie jest zdrowe. Jak my tu wyglądamy? Dwóch tych, rzuć jeszcze jednego tego. O, tu już mogę dwóch tych grzbiczków naraz rekrutować. Bardzo dobrze, tu się buduje, można coś rozbudować, tu można by coś rozbudować, co tu można zrobić? Plus 3, nie, wiecie co? Tutaj mieliśmy dużo tych właśnie, tych kopalń, tu kopalnie złota możesz rozbudować, cyk, tu możesz kopalnie srebro to było? Tak, z kopalnie srebra możesz strzelić. Czekaj, co więcej da? 1200, a srebro da 1700. Ej, srebro jest droższe od złota, dobrze wiedzieć! Dobrze wiedzieć. Tego 2500. Ile to by dało? Plus 1000. Minus 1 do zadowolenia przez industrializację. Na razie nie budujemy. Jak z hajsem wyglądamy? 3800. Czemu 3800? Czemu 3800? Halo, co się dzieje? Czemu tylko 3800? Poważnie te dwie prowincje dawały mi ponad 2000 dochodu? O Jezus. Tu wszystko się plądruje? Nie, 4400. A, widzicie, pobagowało się. Trzeba czasami sprawdzać. Czy wszystko dobrze działa? Nie, ty mi nie płyń, tylko masz plądrować. 400, nie no i tak trochę straciliśmy dochodu. Pokaż te Indie jeszcze raz, czy coś tu się wydarzyło w tych Indiach? Tak, widzę, że Konfederacja jest spuszczowana na samo południe. No jak Mugale będą mieli całe te Indie, to trochę niedobrze. Bo jest szansa, że przypłyną do nas kolonizować Amerykę, poważnie. Nie śmieszkuję, grałem Francją, to właśnie tak było. I Mugale po zajęciu całości Indii zaczęli mi dropić się tutaj. Tu się zaczęli pojawiać, dokładnie tu. Także śmiesznie, bardzo śmiesznie. To jak duża jest ta armia? Moglibyśmy to w sumie oblegać. Moglibyśmy. Jak najbardziej. Moglibyśmy spróbować to zacząć oblegać. No. Nie głupie, ba, nawet mądre. A, ten port jeszcze trzeba naprawić. Zapamięcie, od razu drogi tu im zrobimy, bo widzę, że Hiszpanie nie dbali o drogi. Dobra, znamy końce tury. Tak, tracimy drugą osadę, spoko, żbiczku. Armia zniszczona, region stracony, zbudowa, strajki w Panamie. Robotnicy w Panamie strajkują, ale już im się poprawiło, bardzo dobrze.
Muszę też wyczaić, ile my tracimy naturę, w sensie rozwoju. 1500, ile ty naturę tracisz? Populacja, zamożność minus 32. Kurde, to jest sporo, co turę minus 32 tracić, to jest mega dużo, to jest mega bardzo dużo. Ale cóż, niestety nie chcę, ale muszę. Czy my chcemy kolejnego galonika? 250. No kurde, no musimy te galoniki robić. Jak mamy z nimi walczyć jak równy z równym, to trzeba te galoniki też robić, żeby było część tej floty takiej moczarnej. Dobra, ile tu mamy? Tu mamy 3-6 oddziałów, tu mamy 4 za mało. Teraz więcej majtków potrzebujemy. Więcej majteczków, więcej majteczków. Aha, już cały hajs poleciał. Fajnie, zarąbiście. Ty, żbiczku. Kurde, kusimy ten portal. A jakbyśmy jeszcze Kubę chwycili? Kubę byśmy chwycili? Ty, Kuba też jest niebroniona. Ty, no Hiszpanie, to są porządne żbiczki. Nie to co Angole, co zawsze wejdą tutaj pełną armię. Zatopię tą wyspę! Obiecuję! Z Hiszpanią sojusz zawiąza, a zatopię Brytoli. No ale na razie będziemy Hiszpanów kąsać. Bo są darmowe prowincje. Ty, a może byśmy na Bahamy polecieli? Żeby Brytoli wkurzyć? Pokaż Bahamy puste. Puste Bahamy? Puste Bahamy, bardzo dobrze. Tylko przez port ja bym chciał przejść, nie? O kur... O... Aha. Za 3 tury ta armia pojawi się gdzieś tutaj. Na pewno. Fajnie. Wy w ogóle walczycie w tej Europie, czy wszyscy... Ja wiem, że my mamy wojnę z całym światem, ale... o, Prusy zajęli Kurlandię. No spore te Prusy się robią. Ale wiecie, że wy między sobą też walczycie, nie? Tu jest Hiszpania, Holandia, Francja, tak dalej. To są wojny. A Austria tutaj pojedzie walczyć z Niemcami, Francją, tu z tymi, cyk. Tu totalen krieg, tak dalej. No tak... Panowie, no nie tylko piraci są waszymi wrogami, nie? Dobra, dropimy się do tego. Do Kuby. Wyładuj mi całą armię. Jesz. I wy, panowie, będziecie... Ty, może było lepiej ich dropnąć pod... Chyba pod Kubą byłoby ich lepiej dropnąć. Ale na morzu chyba się nie uzupełniają. Dobra, to niech z buta pójdą. Z buta pójdziecie, dacie radę. Ty, ale wiecie co mogę... A nie zablokuję. Ale tu wam mogę! Ha! Poniszczę wam port, głupie Brytole. Głupie Brytole, jaka gardza tym narodem! Poniszczeni? Do końca? Nie, jeszcze można poniszczyć, jeszcze. Niech płaci. Terroryzuje biednych piratów, prześladuje mniejszość piracką, to niech ma. Dobra, i schowaj tego w porciku. Bardzo dobrze. Tą armię, jak ją skończymy tworzyć, to zaczniemy oblegać. Ile was tu jest? Tu jest... Jezus, ja tu potrzebuję pełny stack. Ja pierdzielę. Dobra, teraz tą armią po zajęciu Kuby, potem będziemy myśleli o Jamajce. Znajmy końca tury. O, patrzcie, płyną. Na stolicę mi płyną. Ja pierdzielę. O! Dobra, możemy spróbować stoczyć, obronić to. Możemy spróbować. Jeszcze zobaczymy, jaką flotę mają. To jest pełna flota, czajcie to? Pełna flota. Ajajajajaj. No dobrze. Budowa zakończona, nice. Rekrutacja, przyrost tego. No to nie jest jakoś mocarna flota. No to nie jest jakoś wybitnie mocarna flota. Dobra, zaczniemy od tego, że potrzebujemy tutaj generała. Generał się będzie wywodził z majtka. 1200, Jezus Maria. To będzie generał Joseph Kelly. Zarąbiście. Joseph Kelly. To jest armia, no właśnie, to za 3 tury. Ej, w sumie są puste Bahamy. No ale teraz nie, chociaż jakby podzielić siły, nie, no dobra, idziemy na tą Hawanę już. O, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. 170 straconych. Szkoda, że nie można przejmować arty, byłoby bardzo fajnie. Was na razie nie przetrenujemy, bo ja potrzebuję każdego pieniążka. Dosłownie każdego pieniążka potrzebujemy. Teraz tak, ja zrobię save'a, bo ja muszę zobaczyć, czy ja ich mogę flotą przetransportować i wrzucić tutaj, żeby nic nie przeklikać przypadkiem. Dobra, a więc bierzemy całą flotę, znaczy całą armię, wrzucamy ich na statek, znaczy na statki, ładujecie się, cyk. Doskonale, wpływacie teraz, nie wpływacie do portu, stajecie tutaj. Całe szczęście, że nie jest w zasięgu ten port tej, tego. Tu są nasze dwa galeoniki.
Cyk, 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 cyk. Wyładujcie mi teraz wszystkich i czy wy będziecie mogli, a nie możecie, no to zarąbiście. Dobra, a jakbym was wyładował z powrotem, no nie przejdziecie, no nie ma bata, tak? Nie ma bata, bo ta armia was blokuje, super. Jakbyśmy was wszystkich załadowali z powrotem... Aha, tylko że ja teraz nie wpłynęła mnie ta flota blokuje. No szkurde! A może nie, blokuje? Czekaj, tu mogę przepłynąć. Cyk, 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 cyk. Wyrzuć tych grzbiczków tutaj. Halo, dropniesz ich? O, dropnięci. Dobra, i oni powinni brać udział w obronie miasta. I co my będziemy mieli? Raz, dwa, trzy, cztery, czterech majtków, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu, dziewięciu majtków, raz, jedna milicja, druga, trzecia, czwarta, cztery milicje i masa majtków. Dobra, to jest na szczęście armia złożona z samej milicji. A jak to będziemy walczyć? Będziemy to walczyć w ten sposób, że koniecznie trzeba będzie doprowadzić do walki z warciu, ponieważ ich milicja to jest pewnie to samo co nasza. Czekaj, 4, 8, 9, 4... No, majtki są zdecydowanie lepsze na walce na broń białą. Zdecydowanie lepsze. Trzeba będzie jak najszybciej do nich dojść, jak najszybciej pozbyć się Jirama Willisa. Flota natomiast jak najszybciej się chowa. Czy ja dodałem do budowy galeonika? Kurde, buduje się galeonik. Nie no, ja to muszę obronić, ja to muszę obronić. Nie, niech to się buduje. Tą flotę, czy jak ja zdejmę z szlaku handlowego, mocno mnie to zaboli. Mogłem już tą flotę z tą połączyć i prowadzić tutaj z nimi, stoczyć bitwę jakąś. Chociaż ja nie chcę z nimi walczyć, niech Hiszpanie was gonią waszą flotę, niech Francuzi z wami walczą, no, boję się. Wiecie co, ja tą flotę... Tu by się przydał w ogóle admirał, ile to kosztuje? 1600 admirała! O Jezus! 1600 admirała! 1600 admirała! Dobra, ale potrzebujemy tego admirała. Potrzebujemy? Potrzebujemy. Dobra, jest admirał. Lorenzo Kompan. Dobra, chodź panie Lorenzo. Na razie się połącz z tą flotą. Żeby to już był jeden piękny staczek i ta flota mniej więcej będzie operatywna. O. Stań sobie tutaj i to jest 3700, trochę zyskaliśmy na tym. Potem tu jeszcze dwa się zrobią te. Może nie będą atakować, może się przestraszą. To jest jeden galeon. Jest bryk, bryk, galeon, dwa, trzy galeony, dwa te. Tak średnio bym powiedział, tak średnio panowie, tak średnio. Bardzo średnio. Beznadziejnie średnio. Rekrutuj kolejny oddział. Znamy końca tury. Zobaczymy, czy nas zaatakują w następnej turze. Wy tu weszliście wszystkim tym. Okej. Jak się pozbędziemy Baham i Jamajki, to będzie dużo łatwiej, bo następna prowincja brytyjska jest dopiero tu. To jest ten Zatoka Hudsona, nie? Jest dopiero tu i ewentualnie coś by z Europy przywieźli. No i to, co nam przejęli. Tylko oni tu się chyba nie będą rekrutować. Kurde, ty, wiecie co? Jakbyśmy mieli od nowa grać, restartować kampanię, to ja bym pierwsze co, to bym poleciał na... Znaczy zająłbym pewnie to. Tą francuską wysepkę. Wyspy Zawieczne, to jest po polskiemu, nie? A potem byśmy zajęli Jamajkę i Bahamy od razu. Bo ci Brytole są tak irytujący. Dobra, znajomy końca tury. No dobra, wielka bitwa naszych czasów. A, ja jeszcze dostałem garnizon miejski. To powinno dać radę. Powinno dać radę. Dobra, największa bitwa naszych czasów do tej pory. Wielka armia milicji brytyjskiej HTW na Brytoli. Będziemy wam topić tą herbatkę. Kontra nasze majtki i milicja piracka. W następnym odcineczku. Także co, łapek w górę, soczysty komentarz. Arr!